No to było wielkie szaleństwo i wyzwanie. W ciągu 48 godzin uruchomiliśmy stację telewizyjną. Cztery osoby weszły do pustych pomieszczeń i po 48 godzinach ruszyła emisja. Ruszył nadajnik, ruszyło studio, ruszyła reżyserka, emisja, wszystkie urządzenia zostały zmontowane. Nie wychodziliśmy praktycznie przez te 48 godzin z budynku. Byli tacy, którzy podejmowali różne próby, mniej lub bardziej szaleńcze, wszystkie pirackie, czyli nielegalne, ale posługiwali się prostym argumentem, że skoro nie ma prawa, to my niczego nie łamiemy. I ten początek telewizji jest można wpisać właśnie w ten romantyczny, pionierski, ale też lekko awanturniczy okres. I pamiętam, mimo wielkiego stresu, że uśmiechaliśmy się do poznaniaków. Witaliśmy się z nimi, zapraszaliśmy do oglądania telewizji. Mieliśmy nadzieję, że będziemy się widzieć przez wiele, wiele lat, bardzo często i że będziemy im przekazywać wspaniały, rzetelny, ciekawy, poznański program, bo taki mieliśmy cel. Po powstaniu pierwszej stacji komercyjnej radiowej w Poznaniu, Radia S Poznań, mając możliwość spotykania się z ludźmi, którzy w niezależnych mediach w tym kraju zaczynali coś robić, poznaliśmy ludzi z telewizji Echo z Wrocławia. To była pierwsza w Polsce stacja komercyjna telewizyjna. I to oni zasugerowali nam, czy nie bylibyśmy zainteresowani stworzeniem w Poznaniu również stacji telewizyjnej. Telewizja S w Poznaniu powstała z inicjatywy przede wszystkim osób mieszkających, żyjących i pracujących w Poznaniu. Krystyny Laskowicz i Jana Babczyszyna, którzy byli animatorami tego projektu, którzy w sposób jasny na fali wolności, zrywu, dostępu do informacji jawnych, jawnego dostępu do informacji postanowili coś takiego zrealizować. Nazwa TVS odwoływała się do nazwy Radia S. Radio S z kolei skrót od Radia Solidarność, gdyż byliśmy kapitałowo związani z Radiem Solidarność w Warszawie. W Poznaniu już bardziej komercyjnie nazwanie Radio S Poznań, a telewizja, żeby się nie nazywała tak wprost Telewizja S czy TVS, została nazwana właśnie TVS, ale pisane przez ES. Dziś czwartek, 25 dzień czerwca 92 roku. Imieniny obchodzą Wilhelm i Lucja oraz wszyscy, którzy urodzeni są pod znakiem raka. W Poznaniu przebywać będzie dziś Anna Walentynowicz, która o godzinie 15.30 ma wziąć udział w manifestacji zorganizowanej na Placu Wolności przez Partię Republikańską i Partię Wolności. Temperatura maksymalna 23 do 26 stopni, minimalna 12 do 15 stopni Celsjusza. Wzrost ciśnienia. Zachód słońca 21.20. Był to serwis z dachu, który przygotowała Dorota Sawala, przedstawił Państwu Maurycy Kłopocki. Przyznam szczerze, kiedy tak wspominam po latach, pojawianie się nowych stacji telewizyjnych, być może to brzmi dziwnie dzisiaj, pirackich stacji telewizyjnych, ponieważ procesy koncesyjne jeszcze nie były wówczas ustalone, nie było wiadomo, jak to będzie oficjalnie funkcjonowało. Były przyjmowane, jeśli dobrze sobie przypominam, z takim lekkim przymrużeniem oka. Powiedziałbym nawet, że panowała pewnego rodzaju złośliwość w stosunku do tych nowych telewizji. A cóż to może być za telewizja? Pojawiło się mnóstwo ciekawych ludzi, zapaleńców, którzy chcieli coś robić, coś zmieniać. Aż miło było patrzeć na radość, zresztą myśmy się też tak czuli, na radość tych ludzi, którzy byli pełni entuzjazmu i rzeczywiście mogli pracować tak jak i my 10 godzin na dobę, co trzeba zrobić, to trzeba zrobić.
Nie docenialiśmy wówczas potęgi wolnego słowa, nie docenialiśmy wówczas możliwości, jakie niesie ze sobą pojawianie się konkurencyjnych stacji, które siłą rzeczy musiały wymusić na istniejącej tej dużej telewizji pewnego rodzaju zmiany. Przez 2 tygodnie Marabut zwodził pracowników ZOO, udając, że podfruwa tylko na najwyższą gałąź. O 10.30 w niedzielę odfrunął w nieznanym kierunku. W tym miejscu możemy przekonać się, co może spowodować lecący nad domami marabut. Proszę Państwa, zerwany dach, pęd powietrza spowodowany biciem skrzydeł tego ptaka pozrywał nawet plakaty Radia S. Jak się dowiadujemy w kołach dyplomatycznych, marabut nie poprosił o azyl ani w konsulacie rosyjskim, ani w konsulacie amerykańskim. Los jego nadal pozostaje nieznany. Czy macie panie w sprzedaży marabuty? Nie. Nie ma? To są ptaki egzotyczne, niestety nie. Czy jest u państwa zameldowany pan marabut? Pan marabut? Chciałbym sprawdzić. A dzisiaj miałam zameldowany. Widział pan nad Poznaniem marabuta? Nie, nie widziałam. Nie? Nie, nie widziałam. Nie. Nie. Tak, widziałem marabuta. Gdzie? Tutaj, proszę pana, się kręcił obok. Marabut, proszę pana, był ubrany w taki szary kombinezon. Czy był łysy? Tak, był łysy marabut, proszę pana. I zmierzał tam w kierunku Alei Marcinkowskiego, proszę pana. Taki mały, zielono-szary. On był duży. To znaczy chwilami był duży, ale później się robił mały i miał takie bardzo wybałuszone oczy. Do telewizji S się trafiało w bardzo dziwny sposób. Ja zupełnie przypadkiem tam trafiłem, gdyż szukałem jakiegoś zajęcia, jakiejś pracy. Miałem chwilę, że byłem bezrobotny i znałem Niewiarowskiego, Piotra Niewiarowskiego. I zapytałem go, że czy nie ma jakiejś pracy w telewizji, o której słyszałem, że jest. On pracował tam w radiu i też w telewizji. No i bardzo mnie to zainteresowało, żeby robić coś nowego w ogóle zupełnie w życiu. Wszyscy operatorzy wywodzili się z klubu filmowego AWA. A to dlaczego? Dlatego, że posiadali umiejętności wszelakie. Byli nie tylko operatorami, potrafili być dźwiękowcami i, co jest istotne, montażystami. Pierwotnie Włosi, którzy byli związani z tą stacją jako właściciele, główni udziałowcy, chcieli wprowadzić włoski system, czyli żeby operatorzy montowali swoje newsy. Dlatego to potrafili tylko ludzie wywodzący się z amatorskiego ruchu filmowego, dlatego że w tamtych czasach panowała taka specjalizacja, że z telewizji państwowej operator, on był tylko operatorem i on się na dźwięku nie znał, nie mówiąc w ogóle o montażu. No i cały tryb przeszkolenia praktycznie polegał na tym, że siedziało się razem z technikiem emisyjnym, który wtedy pracował. Wtedy pamiętam, chyba z Mariuszem Gudzem siedziałem. I praktycznie przez te parę godzin patrzyłem, co on robi. A praca technika emisyjnego była tyle trudna, że on praktycznie wykonywał pracę kilku ludzi, którzy normalnie w telewizji pracują na takim stanowisku. Czyli tam ktoś obsługuje tytularki do napisów, ktoś obsługuje magnetowidy, ktoś obsługuje urządzenie krosujące, wpuszczające na wizję. Do tego był jeszcze mikser audio. I to wszystko musiał robić jeden człowiek w telewizji i opanowanie tego manualne było dość kłopotliwe, a w ogóle zrozumienie, jak to wszystko działa na dzień dobry dla kogoś takiego zupełnie z ulicy, też było kłopotliwe. Tam nie było takiej przedmiotowości, że jest pan operator, który ma tak a tak na nazwisko, którego znasz i kłaniasz mu się, bo go znasz. Tam operator był twoim przyjacielem, tam dźwiękowiec był twoim przyjacielem, tam technik był twoim przyjacielem, inny dziennikarz był twoim przyjacielem. Była to grupa przyjaciół, takich wariatów. Thank you.
znanych pani polityków chciałaby pani przeżyć wakacyjny romans? Oj, żadnym. Z Wałęsą, ja wiem. Może z nim. Ale czy któryś z nich podoba się pani? No, ostatnio Pawlak. A, z żadnym. Żaden mi nie odpowiada. Pan Pawlak. Z panem Gawronikiem. Z Jarosławem Kaczyńskim. Kuroń. Może z Wałęsą? Nie jestem zdecydowana. Ojej, tak na szybko. Z żadnym, z polskich polityków z żadnym. A może być zagraniczny? Zagraniczny? Niestety nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Ten zagraniczny, no szybko. Bush? Nie, z Polski, Polski, aha, ale... Skubiszewski. Skubiszewski, tak, tak, tylko Skubiszewski. To nie była telewizja bezbłędna. To nie była telewizja wolna od wad, od uchybień, od zwykłych takich ludzkich ułomności. Myśmy na przykład, może to teraz brzmi już i wyglądałoby nieładnie, ale wtedy, na początku lat 90., poznaniacy włączając telewizję, czekali na nasze wpadki. Myśmy ten margines błędu, popełniania błędów na ekranie mieli znacznie większy niż sterylna telewizja publiczna, która nie kojarzyła się z takim czymś zupełnie naturalnym, z przejęzyczeniem, z błędami logicznymi, z błędami gramatycznymi. Myśmy je wszyscy popełniali. Często zdarzało się, że w natłoku wszystkich działań zapominało się przy obsłudze urządzenia do robienia napisów, tytularki, pisało się te napisy praktycznie na wizji, nie wyłączając urządzenia z wizji, i dochodziło do dość śmiesznych sytuacji, że ktoś nagle z miasta dzwonił, jakiś człowiek oglądający na przykład Bonanzę, że trudno się ogląda, bo jakieś dziwne litery się pojawiają. No i w tym momencie ktoś wpadał na emisję z wielkim hukiem i hałasem, a że tak zwany szpieg, czyli telewizor, który pokazywał naszą emisję, był praktycznie jeden tylko na emisji, no to w tym momencie wystarczyło podnieść głowę do góry i wtedy człowiek praktycznie umierał ze strachu i z rozpaczy, że zrobił coś takiego. TVS, prywatna stacja Poznań. Oglądaj nas na kanale 52. Agencja reklamowa TVS proponuje Państwu reklamy, filmy promocyjne, giełdy, ogłoszenia drobne, teletekst do końca sierpnia, ceny promocyjne. Agencja reklamowa TVS. Biegamy 14 przez 15, 5 piętro, czy na poniedziałku do piątku od 9 do 16. Telefon 53 27 57. Nasza oferta specjalna to telewizyjno-radiowe ogłoszenia drogi. Oglądaj nas na 52 kanale. Oglądaj nas za darmo. TVS. Niezależne media, które pojawiły się po 89 roku, to był bez wątpienia wielki, mówiąc slangiem, kop dla mediów państwowych, które za moment stały się mediami publicznymi. Radio, to w którym pracowałem od 70 roku, to było radio ramówkowe, tradycyjne, z długimi formami słownymi, z przedzielonymi muzyką. No, powiedziałbym już z dzisiejszej perspektywy bardzo statyczne radio. Natomiast w TVS dostrzegałem to, że TVS dała taki pewien pokaz nowego dziennikarstwa informacyjnego, szybkiego, bardzo skrótowego, takiego jakby bliżej tabloidu, ale w tym takim dobrym znaczeniu. To było związane z osobami kilku dziennikarzy, którzy rozumieli ten rodzaj dziennikarstwa, na przykład z Jackiem Rujną. I uważałem, że pojawienie się takiego nowego czynnika na rynku dobrze wpłynie na poznańskie środowisko dziennikarskie i sądzę też najprawdopodobniej na telewizję publiczną. Siła nowej telewizji polegała na tym, że była zupełnie inna. Że pojawili się tam zupełnie nowi ludzie. Na początku, jak mówię, z przymrużeniem oka traktowani bardziej jako amatorzy, ale i z pewną sympatią, bo to też sobie przypominam, że jednak taka pewna sympatia się pojawiała i że oni nie mieli w sobie tego zaczadzenia telewizyjnego, że byli, mieli świeże umysły, świeże spojrzenie na tworzenie programu, na jego zawartość, ale i na formę. I to było bardzo ożywcze. Pojawienie się nowych stacji radiowych, telewizji S, to z jednej strony było tworzenie właśnie rynku,
to się dopiero przecież budowało. Reklamodawcy, jeśli istnieli w przeszłości, to istnieli w formie szczątkowej. To się bardzo rozbudowywało. A z drugiej strony, oczywiście to dla takiego podmiotu jak radio regionalne stanowiło konkurencję. Pojawiały się pierwsze reklamy. Reklamy w telewizji były w tym czasie zupełną nowością. Ich poziom oczywiście też był czasami śmieszny. Czasami to była zwykła plansza pokazująca adres i mówiąca meble kup na ulicy takiej i takiej. Dzisiaj gdybyśmy na to patrzyli, to mówiąc ze śmiechu moglibyśmy pękać. Ale tak się rodziła demokracja, tak się rodził wolny rynek, tak się rodził polski kapitalizm. Do tego mikrofonu, do tego małego cóżka, co tam stoi na górze? Tak, jest, dokładnie. A co mam powiedzieć? Czekam, muszę się trochę dodać, bo słucham, więc co mam powiedzieć? Jakieś ogólne wrażenia. Z czego? Z życia? Z telewizji. Z telewizji. Ja, szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolony. To moje. Co to jest? Walkmany. A telewizor kto wygrał? Ja. Staniak? Ja, oczywiście. A jaki to jest telewizor? Hunaj, kolorowy. Które wzięsło? Tomek z tobą Agnieszka robiło zdjęcia? Tak? Kurwa mać. Co jest? No brudy, kurwa. Nie wiem, czy to taśma pewnie do bani. To jest jakaś taka śmieszna kamera. Co to jest za kamera? Czemu śmieszna? Aha, nie, to jest ta, tylko że z szerokim kątem. Ary! Która to? Oto. To jest szeroki kąt, a kamera jest taka. O. Do telewizji jest, do Poznania przyjechałem wiosną 1993 roku na prośbę swoich przełożonych, czyli właścicieli telewizji Echo. Dostałem informację, że telewizja S ma problem finansowy, że trzeba ludziom, którzy tworzą telewizję S, pomóc w osiągnięciu lepszych przychodów. Zastanawialiśmy się, dlaczego w takim miejscu jak Poznań, z którego nasze ekipy wrocławskie przywoziły znakomite materiały, na których mogły zarabiać pieniądze na targach poznańskich, mogą na tym zarabiać. Dlaczego nie zarabia na tym telewizja SK? Przynajmniej taka była wersja. Obejrzałem sobie program tej telewizji i stwierdziłem, że ta telewizja jest naprawdę, biorąc pod uwagę warunki, w jakich wtedy wszystkie prywatne stacje telewizyjne funkcjonowały, jest robiona bardzo profesjonalnie. Być może troszkę za sztywno, jeżeli chodzi o programy informacyjne, ale było tam widać iskrę bożą. Miała ogromną siłę przyciągania. Podobały mi się programy, które tam były emitowane. Zastanawiałem się tylko, dlaczego nie ma pieniędzy. Po prostu w jakiś sposób, może wcześniej był właściciele tej telewizji, zapomnieć, że jest to telewizja komercyjna. Zamiar wysłania mnie był spowodowany nie tym, żeby poprawić finansową stabilizację telewizji S, ale raczej, żeby udowodnić, że ta finansowa stabilizacja nigdy nie nastąpi, że ludzie, którzy robią tę telewizję, do niczego się nie nadają. I żeby dać pretekst włoskim właścicielom czy włoskim współwłaścicielom całego projektu do usunięcia ówczesnych udziałowców tej stacji.
Poznań to prawie 700-tysięczne miasto. Mówi się o nim w Poznaniu i nie tylko, że jest to jedno z najspokojniejszych miast w kraju. Przyczyniła się do tego m.in. poznańska policja, może przede wszystkim poznańska policja. Ale niejednemu z nas, z poznaniaków, dreszcz przebiega po plecach na hasło Stadela, Chwaliszewo czy Park Wilsona. Crime Story na ulicach Poznania to pierwszy program z cyklu magazynów policyjnych. Zapraszam. Zacząłem współpracować z pracownikami telewizji S nad tym, żeby ta stacja faktycznie zaczęła osiągać przychody, żeby odebrać Włochom, głównie Włochom, jakiekolwiek preteksty do zamknięcia stacji, zmiany władz stacji czy zwalniania ludzi, bo takie pomysły też gdzieś tam Włochom chodziły po głowie. I myśmy chcieli, żeby pracownicy Eski stali się takimi drapieżnikami. Sądziliśmy, że jak na początku zaczną przynosić pieniądze i zorientują się, że mogą na tym dobrze zarabiać, to już im to wejdzie w krew i do końca będą ludźmi świetnie radzącymi się w tym biznesie. Niewiele żeśmy się pomylili, bo tacy ludzie jak Michał Gulewicz czy potem Piotrek Sławiński zrobili dużą karierę w mediach. Spędziłem w Poznaniu grubo ponad 3 miesiące. Pamiętam, jak kiedy przyjechałem do Poznania, stacja miała około 120-125 milionów złotych miesięcznych przychodów i była faktycznie na okropnym minusie finansowym. Wydawała więcej niż zarabiała. Kiedy wyjeżdżałem z Poznania, stacja miała przychody na poziomie 10-krotnie większym i chyba była 10-15% po stronie zysku. Udało się. Udało się tym bardziej, że nie było kompromisów, jeżeli chodzi o program. Oni tak na dobrą sprawę wcale nie chcieli, żebyśmy tą stację uzdrowili. To myśmy się pomylili, myśmy źle ich zrozumieli. Myśmy sądzili, że oni chcą, żebyśmy po prostu uczynili z Eski fantastycznie funkcjonującą stację. A oni po prostu chcieli ją przejąć. I kiedy wyjeżdżałem z Poznania, ludzie o dziwo zarabiali 2-3 razy więcej. Stacja była szczęśliwa, ponieważ miała zysk. Właściciele telewizji S, czyli Irek Orzechowski, nareszcie mogli z czoła otrzeć pot, ponieważ to Irek był człowiekiem, który ładował od 2 lat swoje własne, prywatne pieniądze w cały projekt telewizyjny. I było dobrze. I jedyna grupa ludzi, którzy byli wściekli, że się udało, to był Nicola Grauso i jego poplecznicy, co przyjąłem z dziką radością. Podobało nam się to, że prawie nie było tam ludzi pracujących wcześniej w państwowych mediach, państwowej telewizji, w gazetach. Indywidualne inicjatywy takich ludzi też byśmy cenili, ale uważaliśmy, że oni mają ograniczenie poprzez wprasowanie w umysły wieloletniego mechanizmu treningu posłuszeństwa i wybierania co słuszne, a co niesłuszne. Ale grupa
amatorów, która bierze się za coś takiego, wychodzi i to dobrze, to już po prostu było niezwykłe. Ja myślę, że w każdym lokalnym zakresie działająca telewizja, która jest blisko ludzi, która wychwytuje te sprawy, które oni widzą na co dzień. A pamiętam na przykład, telewizja S miała takie rozmowy na ulicy, komentarze na ulicy. I pamiętam, jak ludzie cieszyli się, mówiąc: o, dzisiaj byłem w telewizji, coś tam mówiłem. I mieli poczucie mnie, szarego obywatela, pytają, co ja myślę. Określenie telewizji S przez poznaniaków jako nasza telewizja dla mnie wiąże się jednoznacznie z tym, że była to rzeczywiście nasza lokalna telewizja. Telewizja mówiąca o naszych sprawach, telewizja zajmująca się naszymi problemami, telewizja będąca tu i teraz. Proszę sobie przypomnieć, że zarówno 20 lat temu, jak i w chwili obecnej, lokalne ośrodki telewizji publicznej nie wypełniają tego zadania w wystarczającej mierze. Ten program jest okrojony, ilość serwisów informacyjnych może być taka, na jaką pozwala czas, jakim dysponuje ośrodek lokalny telewizji publicznej. Telewizja S miała w sobie coś absolutnie innego. Ona była cała dla Poznania. Cały jej czas antenowy mógł być poświęcony Poznaniowi, Poznaniakom czy Wielkopolanom może szerzej. Polonia 1 to jest bardzo, że tak powiem, skomplikowana historia, bo projekt powstał nie w Polsce, powstał za granicą. Pomysł realizacyjny sprowadzało się do tego, że w określonym paśmie emisyjnym, w określonych polach, z reguły w prime time, wszystkie stacje emitowały to samo, bez nadajnika ogólnopolskiego. O godzinie 17.25 był puszczany ten sam blok reklamowy, czy to w Szczecinie, w Lublinie, w Warszawie, w Wrocławiu. Po pierwsze, znalazłem się jakby w innym świecie. W świecie, który bardziej kojarzył mi się z telenowelami amerykańskimi niż z rzeczywistością. Przyjazd do Warszawy, hotel Marriott, na łóżku bombonierka i liścik z życzeniami od Nicola Grausa, wyczarterowany samolot. Już na samej Sardynii spotkanie, bankiet, spotkanie, wycieczka. Po prostu coś nieprawdopodobnego mogłoby się wydawać. W rzeczywistości tam miała zapaść decyzja o powstaniu w Polonii 1 w takim charakterze, że część programów zostałaby jeszcze w tych wszystkich stacjach 12 lokalna, a część miała być właśnie uzupełniana przez wspólny program organizowany przez Włochów, dostarczany przez włoskie telewizje. Dajemy wam wspaniałą TV Polonia, tak? Polonia 1. No i bądźcie zachwyceni, że zdejmujemy wam pewien problem z głowy. To było niestety sprzeniewierzenie się idei, która przyświecała nam, tworząc tą telewizję. Część nie chciała się zgodzić, nie wyrażała zgody na przejęcie całego programu, całego profilu programowego przez stronę włoską, tylko chciała tu chronić te swoje małe gniazdo. I te spory zakończyły się tym, że myśmy już wiedzieli, jako ten zarząd poznański, wiedzieliśmy, że stamtąd trzeba po prostu odejść.
Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnej edycji programu Telemarket, będącego telefonicznym konkursem z nagrodami. Już za chwilę przedstawimy przygotowane przez nas oferty handlowe kilku firm. Zasady naszego konkursu właściwie już Państwo znacie, ale tak gwoli przypomnienia. Otóż przez pół godziny po programie, do czwartku włącznie, przyjmujemy głosy, które zdaniem Państwa oferta jest najlepsza i najatrakcyjniejsza. AMC to autoryzowany sklep Sony, w którym kupisz sprzęt każdej marki oraz artykuły gospodarstwa domowego. Proponujemy możliwość zakupu nawet w 18 ratach bez żyrantów. Kupując u nas sprzęt Sony, bierzesz udział w losowaniu m.in. samochodu BMW 316. Jeśli dokonasz zakupów powyżej 5 milionów złotych, to otrzymasz 3 bezpłatne noclegi w jednej z sieci hoteli na terenie całego kraju. No i któregoś razu byłem, pamiętam, pojechałem z synem na kilka dni gdzieś do Austrii i dostałem telefon Tomasza Wołka. Czy nie mógłbym szybko wrócić, ponieważ jest taka ciekawa propozycja. Ich przyjaciel i partner, bo Nikola Grauzo był właścicielem Życia Warszawy. Stąd go znałem. Szuka partnera biznesowego i takiego merytorycznego do współpracy w Poznaniu. No i oczywiście moi koledzy z Tomaszem Wołkiem na czele polecili mnie. Dostałem wezwanie na spotkanie Polonii 1 w hotelu Marriott w Warszawie. Miałem się stawić dzień wcześniej. Spotkałem się z panem Grauso, który zaproponował mi objęcie funkcji dyrektora w Poznaniu, jakieś zawrotne pensje, samochód służbowy, telefon typ Motorola Kaloryfer, z którym się pracownicy Polonii 1 obnosili. Ja wtedy stwierdziłem, że przede wszystkim nigdy w życiu nie będę jeździł Fiatem, bo nie. I no, przyjąłem tę propozycję stania się udziałowcem. Miałem 1/3 udziału w tym wydawnictwie, w tym przedsięwzięciu, w tym projekcie i byłem jedynym partnerem biznesowym w Poznaniu, bo resztę udziałów posiadał Nikola Grauzo. Jak dobrze jest urządzać pranie, cała rodzina cieszy się. Wiedzieć, że jest skuteczne pranie, co daje ci Polenarex. Hejże hej, hejże hał, Henkel jej jakość dał. Każdy wie, nie ma jak Polenarex. Nikolę Grauzo poznałem jakieś 2 miesiące czy 3 miesiące po tym, jak przyjechali jego wysłannicy. Zresztą w jego imieniu również działała tutaj kancelaria prawna, dzisiaj bardzo znana w Polsce, pana Roberta Smoktunowicza. Nikola Grauzo był to człowiek bardzo tajemniczy, dlatego niewiele mogę o nim powiedzieć. No był człowiekiem wielkiego formatu, tak? Podjął nas w apartamencie, w hotelu. W czasie przerwy w spotkaniu przysiadł do fortepianu, zagrał coś. Na stole były owoce, kawa, no po prostu amerykański film. I w pewnym okresie, przynajmniej gdy ja go znałem, Nikola Grauzo był prezesem Izby Wydawców Prasy Włoskiej, co było ewenementem, bo przecież nie jest z Rzymu. Jest też kolegą, znajomym Berlusconiego. No, bardzo oryginalna postać, bardzo lubi życie towarzyskie, lubi ludzi, ludzi zapraszać, lubi z nimi jadać, lubi podróżować. Apodyktyczny, odporny na informacje ludzi życzliwie nastawionych do projektu, ale nie przyjmujący informacji, z wyjątkiem tych osób, które sobie wymyślił i wskazał, że one będą tylko dostarczać informacje. Taki był Nikola Grauzo, no, bogaty, obrzydliwie. Niestety, czym głębiej się poznawaliśmy, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że jest to kreacja na zewnątrz, natomiast jest za tym ukryty bardzo, bardzo konkretny cel biznesowy. Nie byłoby nic złego, gdyby to był tylko biznes, ale również powikłany w jakieś sprawy polityczne i to było bardzo takie sobie.
sprawdziła adres? Nie. A ludzie nawet nie chcą o niej słyszeć. Przykro mi. Przepadł ostatni ślad po Marii Dolores i twoim synu. Na początku, kiedy poszło już kilkanaście odcinków, sami Włosi, robiąc różnego rodzaju badania, zorientowali się, że ta telenowela im jakoś nie idzie. Więc po prostu z tym zwrócili się do nas po prośbie, dlaczego im tutaj niestety nie poszło to. No ja mówię, że o 14 nie ma szansy, żeby w Polsce ktoś to oglądał. Włosi zapytali się, dlaczego? No mówię, bo nikogo nie ma w domu. A no jak to nie ma nikogo w domu, a w siesta? Ja mówię, w Polsce nie ma siesty. Pomimo dużych wysiłków Nicoli Grauso, ludzi, którzy mu sprzyjali, pomimo wielu wysiłków ludzi z otoczenia ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy, atmosfera dookoła całego projektu zaczęła gnić. Grauso miał koncepcję tworzenia faktów dokonanych, mianowicie chciał być na rynku i domagał się legalizacji istniejącego bytu. Gdybyśmy postąpili według tego przepisu, byłaby tak naprawdę zgoda na dominację tego elementu awanturnictwa. Nie interesowała ich właściwie sieć zbudowana przez tutaj Polaków, prywatnych telewizji lokalnych. Od razu chcieli mieć telewizję ogólnopolską, ale początkowo po prostu chcieli wejść przez taką jakby furtkę stworzoną przez ówczesnych ludzi. A główne zło w Polonii 1 nie polegało na tym, że nasze stacje były zmuszone do puszczania serialu Geronimo czy włoskich trzygodzinnych oper, bo to nie o to chodziło. Chodziło głównie o stopniowe wycinanie programów lokalnych z lokalnych stacji. Ten projekt się nie udał dlatego, że nie zostały zrealizowane podstawowe zasady związane z etyką, z przekazem i ze społecznością lokalną. Taka była idea i ona, gdyby ona była kontynuowana w większym procencie, czyli 90% lokalności, a 10% Polonii 1, to prawdopodobnie by się to udało. Do dziś nie dotarła żadna informacja ze strony Krajowej Rady ani Prokuratury o tym, że powinniśmy zaprzestać nadawanie programu. Oficjalne stanowisko spółki Polonia 1 jest takie, iż do 20 września będziemy mogli nadawać program. Ja do pracy szedłem z torbą wypełnioną szampanami z okazji tego, żeby poczęstować, że tak powiem, moich kolegów w pracy i żeby te urodziny jakoś tam moje wszyscy sobie obeszli. No więc kiedy wszedłem do stacji, okazało się, że winda jest nieczynna. To musiałem deptać po schodach. Windy były zabezpieczone, gdyż grupa specjalna operacyjna postanowiła zablokować dostęp do stacji. I pamiętam, że nagle zrobił się szum gdzieś tak około godziny 11 rano. Myśmy wtedy emitowali z puszki jakąś telenowelę, kolejny odcinek. I ktoś krzyczy, przyjechali, przyjechali. Wyjrzeliśmy przez okno na korytarzu. I na dole rzeczywiście wydawało mi się, że tam jest jakiś wóz opancerzony stoi. Potem się dowiedziałem, że to była armatka wodna. Trzeba było ten nadanie jakoś wyłączyć. Byli tam panowie z paru, jako odpowiedzialni za sam fakt wyłączenia nadajnika. No i próbowali go sami wyłączyć. Ja tam trochę ich postraszyłem, że to może być taki skutek, że nadajnik się uszkodzi. Więc oni się trochę wystraszyli, zawołano mnie na górę do nadajnika. No i tym palcem musiałem ten nadajnik wyłączyć. Zresetowałem go, wyłączyłem dopiero jak chłodzenie się wyłączyło, nadajnik przestał całkowicie pracować. To był taki smutny moment.
Media lokalne, problemy lokalne, czy w radiu, czy w telewizji, czy w internecie, to jest najważniejsza rzecz, której warto się poświęcać. Z perspektywy czasu, a to już prawie 17 lat, mogę powiedzieć, że myśmy popełnili wszystkie możliwe błędy, jakie mogli popełnić ludzie szczerzy i naiwni. Dla mnie tylko i wyłącznie lokalność stacji radiowych i telewizyjnych i lokalność także gazet będzie dowodem na to, że żyjemy w pełni demokratycznym i obywatelskim społeczeństwie. Jeśli to zgubimy, to naprawdę zgubimy niezwykle potężną wartość, która zapoczątkowana została przez takie stacje jak Telewizja S. Poznań kochał tę telewizję i jeżeli w jakikolwiek sposób my przyczyniliśmy się do tego, żeby ta telewizja była ciut lepsza, to bardzo dobrze, ponieważ ta telewizja na tę miłość poznaniaków na pewno zasługiwała. Jak dobrze nam po wielkich szczytach wracać w doliny, w progi swe. Przyjaciół jasne twarze witać, o młoda duszo, raduj się. Hejże hej!